Wyobraź sobie, jesteś na mszy w kościele. Czujesz się dobrze, święta Boże Narodzenie. Bliscy są z tobą, są też twoi przyjaciele. Radośnie wokoło, czuć świąteczną atmosferę. Gdy nagle eksploduje bomba. W tej chwili z obecnej świątyni ginie połowa. Druga połowa albo skona z ram szpitalu, albo będzie żyć z tą straszną traumą. Tak to wygląda, to jak fotki z Nigerii. W innych krajach podobne sceny bez przerwy. Nasi bracia mordowani za wierność Ewangelii. Ich krzyk zagłuszany przez pracę rafinerii. Biblia nielegal, krzyż nielegal, msza nielegal, habit nielegal, modlitwa nielegal, Jezus nielegal, Chrystus nielegal, hostia nielegal, Biblia nielegal, krzyż nielegal, msza nielegal, habit nielegal, modlitwa nielegal, Jezus nielegal, Chrystus nielegal. Tysięcy w roku mordowanych za Chrystusa. Do tego eksodus ludzi chcących dożyć jutra. Ciebie to nie rusza, nie obchodzi cię ich śmierć. Masz co pić, co jeść, dach nad głową internet. Nie grozi ci masakra, nie ciąży żadna fatwa. Masz wolność wyznania, nie spotka cię za to kara. Powiedz dlaczego tak często wstydzisz się wiary. I za to wyznanie sąsiad gotowy jest zabić. Z domu wypędzić, pobić, wrócić je raz. Jezus nie Allah, ich czeka za to kat. Gdy na ołtarzu wino w krew się przemienia, męczennicy giną, a ich krew wchłania ziemia, dając nam dziś to heroiczne świadectwo, że Bóg to wszystko, a nie wszystko jedno. Nie, że Bóg to wszystko, a nie wszystko jedno. Hostia nielegal, Biblia nielegal, krzyż nielegal, msza nielegal, habit nielegal, modlitwa nielegal, Jezus nielegal, Chrystus nielegal. Hostia nielegal, Biblia nielegal, krzyż nielegal, msza nielegal, habit nielegal, modlitwa nielegal, Jezus nielegal, Chrystus nielegal. A co się dzieje u nas? Niewiele lepiej jest. W zachodniej Europie pod płaszczem tolerancji. Za krzyż na szyi możesz wylecieć z pracy. Za poglądy zgodne ze swoim sumieniem. Czytaj mowę nienawiści, może grozić ci więzienie. Małymi krokami wolność jest nam odbierana. Coraz częściej każą chodzić nam w kagańcach. To symptomy, że dociera do nas fala, która chce zrobić chrześcijaństwo nielegala. Nie prześladowali was, prześladować będą. W dzisiejszych czasach wierzyć nie jest lekko. My niezrozumiani, opluwani, wyszydzani. W tych ciężkich chwilach nigdy nie jesteśmy sami. Pamiętajmy, pamiętajmy. Hostia nielegal, Biblia nielegal, krzyż nielegal, msza nielegal, habit nielegal, modlitwa nielegal, Jezus nielegal, Chrystus nielegal. Hostia nielegal, Biblia nielegal, krzyż nielegal, msza nielegal, habit nielegal, modlitwa nielegal, Jezus nielegal, Chrystus nielegal. Czy wiesz, że możesz zginąć za to, w co wierzysz? Czy wiesz, że możesz, bracie, weź to przemyśl? Czy byłbyś w stanie być wiernym Chrystusowi, czując zimną broń przystawioną do skroni?